Od ponad 17 lat pracownicy polkowickiego Volkswagen Motor Polska pracują na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau w ramach programu Praca w Miejscu Pamięci. 27 stycznia była 73. rocznica wyzwolenia byłego obozu Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Podczas dwutygodniowego pobytu na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau we wrześniu ubiegłego roku pracownicy polkowickiej fabryki silników i ich niemieccy koledzy z koncernu Volkswagen oraz młodzież pracowali m.in. przy renowacji butów i sprzętów należących do byłych więźniów. Sprzątali baraki i wymieniali ogrodzenie. Wielu z nich było tam po raz pierwszy. Jechałam z ogromną ciekawością. I faktycznie ciężko na początku powiedzieć, czego się można tam spodziewać i można samego siebie sprawdzić i samego siebie zaskoczyć. I to były dwa tygodnie skrajnych emocji. Od przerażenia poprzez płacz, ale też radość z tego, że my żyjemy w innych czasach. Największe wrażenie, które ja odczułem osobiście, była praca przy renowacji i czyszczeniu butów byłych więźniów. Największym szokiem było dla mnie, jeżeli musiałem wykonywać te prace przy butach dzieci. Gdy jest się dwa tygodnie, ma okazję czyścić te buty, zobaczyć te włosy, jednak przez dłuższą chwilę zastanowić się, no to chwyta za serce. Prowadziliśmy wieczorami wiele dyskusji i tak naprawdę bardzo często przekonywaliśmy się, że mieliśmy do tej pory inne spojrzenie na niektóre sprawy i te dyskusje bardzo nam pomogły w rozumieniu, takim prawdziwym rozumieniu tematu Oświęcimia. Ważną rolę teraz w moim życiu taka pamięć o tym odgrywa, na pewno tam wrócę i najważniejsze, co wyniosłem, to przekazywanie tego innym. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie nasza misja była taka, żeby zobaczyć, poczuć i przekazywać to innym. Dlatego będą kolejne wyjazdy do prac porządkowych na terenie byłego obozu. Chętnych nie brakuje. I naprawdę nie trzeba zachęcać, chociaż czasami nie zdajemy sobie sprawy, po co tak naprawdę pojedziemy do Oświęcimia, ale tam, na miejscu, wszyscy, 100% uczestników mówi: dobrze, że tu pojechałem, bardzo dobrze, cieszę się, bo w końcu dojrzałem. W koncernie Volkswagen projekt Praca w Miejscu Pamięci realizowany jest od 1987 roku, w polkowickim zakładzie od ponad 17 lat i wszystko wskazuje na to, że szybko się nie zakończy w imię budowania przyszłości na gruzach przeszłości.